Jesteśmy tu, Aleje Stanów Zjednoczonych, Rondo Wiatraczne. Minutówki naszego radia mają Państwu pomóc zrozumieć, o co chodzi. W naszym kanale edukacyjnym Elhof Art 2000, już dzisiaj oglądaj, Blue Art 2000. Elhof, gdy otwieramy uniwersum, proszę Państwa, piękny, jak to mówimy. Czy on jest piękny, to dopiero może w środku, bo na zewnątrz on nie jest po prostu piękny, a wciąż tylko, proszę Państwa, jest zimno, chłodno i ludzie nie lubią takich niedziel, gdy wszystko będzie pozamykane. No ale, no wiecie Państwo, nie ma tego swego, co by na dobre nie wyszło, bo my chcemy zachęcić ludzi, żeby się modlili więcej na msze, żeby chodzili, żeby się nie gapili jak szpak w gnat, bo Polacy... Ja nie wiem, no już nie chcę mówić, że są strasznie ciemni, ale strasznie. Nie wiem, ile by się oni nie uczyli, ile studiów by nie ukończyli. No to bez Pisma Świętego, bez Biblii, bo to nie każdy wie, że Biblia jest Słowem Bożym. Nie każdy to wie, że Biblia jest Słowem pochodzącym bezpośrednio od Boga. Bo ludzie potrafią żartować, a kto to pisał, a kto to pisał, a co to z nieba spadło. Ludzie są strasznie prymitywni, aż dopiero teraz zastanowili się, że jak to może działać internet, że nie ma listonosza, który nie przynosi listów. Telegram inaczej całkiem działa, a kiedyś trzeba było chodzić na pocztę i pisać, i opłacić, i zapłacić, i trzeba było czekać. No to ludzie nie rozumieją, że jak to Bóg mógł natchnąć ludzi, sług Bożych, którzy spisali Biblię. Jak to było możliwe? Prosta rzecz.